Rób swoje, nie przejmuj się tym, co się dzieje dookoła. Nie patrz na to, co mówią media, nie patrz na to, czego ludzie od ciebie oczekują. Rób swoje, skoncentruj się na swojej pracy i tyle. I nie myśl za dużo. Co miałeś zrobić, to już zrobiłeś. Teraz stajesz na starcie. Odcinasz myśli, odcinasz stres i po prostu robisz swoje. Srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, mistrzyni świata z 2010 roku. Kobieta, która przede wszystkim pokazała całej Polsce, ale być może i całemu światu, co to znaczy niezłomność. Przed Państwem Maja Włoszczowska. Głównym celem było przygotować się do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016. I rok 2015 miał służyć temu, aby przetestować już wszystko, co możliwe pod kątem sezonu 2016. W maju rozpoczęliśmy starty w Pucharach Świata. Zaczął się sezon na poważnie, w związku z czym trzeba się przyzwyczaić do walizek i tego, że do domu pojedzie się na chwilę po serii ważnych wyścigów. I to się ludziom wydaje, że fajnie, jeździcie sobie, oglądacie, zwiedzacie, a na dobrą sprawę to jest ciągle ogień. Trening siłowy w moim przypadku trwa przez cały sezon. Pompa, tak zwana. Na lajcie, z pełną radością. Na tej trasie nie ma lajta, jest tak. No te dropy oczywiście blokują na początku i to jest bardziej kwestia psychiki, aby się przełamać. Im trasa cięższa technicznie, tym więcej czasu spędzamy na trasie wyścigu. Przejechać ją wielokrotnie, nagrać na kamerę, oglądać, pamiętać, gdzie są jakie korzenie, które zakręty, jak należy najeżdżać, które ścinać, które najeżdżać dookoła. Tak naprawdę zaraz przed Pucharem Świata wiele się nie trenuje, bo to, co mieliśmy wytrenować, wytrenowaliśmy wcześniej. Taki przyjemny, cieplutki górski strumyczek. Mamy pod ręką doskonałe miejsce do tego, aby zrobić takie lodowe kąpiele, więc po każdym treningu razem z Kornelem wskakiwaliśmy do tej zimnej wody na szybką regenerację mięśni. Masaż wcale nie musi być taki przyjemny, jak się zawsze wszystkim wydaje, bo Paweł naprawdę robi taki głęboki masaż, który ma na celu odblokowanie wszelkich problemów z napiętymi mięśniami. Przekraczamy gdzieś tam granice bólu, znajdujemy jakieś punkty spięcia, napięcia, punkty spustowe. Staramy się to wszystko rozluźnić, no bo niesamowite obciążenia są czasami. Wynik jest to składowa wielu elementów. No każdy jest jakąś tam małą częścią i koniec końców na wyścigu musi to wszystko grać i chodzić, tak? Naprawdę mocny wyścig. Zawsze kibiców słyszę. Przede wszystkim wyłapuję istotne dla mnie informacje, które podają, bo ci, którzy już jeżdżą ze mną dłużej, wiedzą, że zawsze dla mnie najważniejsze jest to, aby wiedzieć, ile mam straty, ile mam przewagi, co się dzieje, jak tam dziewczyny z przodu wyglądają, jak z tyłu.
We wrześniu przyszedł czas na najważniejszy start tego sezonu, czyli Mistrzostwa Świata. Zapraszam do rezydencji. Tutaj się regeneruje przed najważniejszym startem sezonu. Łazimeczka skromna, ale własna. Jesteśmy w kamperze, w którym tutaj na Mistrzostwach Świata nocuję, z tego względu, że wyścig odbywa się na wysokości 1900 metrów nad poziomem morza, a na tej wysokości już organizm bardzo odczuwa braki tlenu i do tych braków tlenu trzeba się zaaklimatyzować. Pada deszcz i jest troszkę zimno. Wszyscy szykują się ze szczytem formy tutaj właśnie na koniec sezonu, na te Mistrzostwa Świata. Prawda jest taka, że liczą się zwycięzcy. Byłam wielokrotnie wicemistrzynią świata, ale ta tęczowa koszulka w kolarstwie to jest bez wątpienia magia i przede wszystkim wielki zaszczyt, aby potem przez cały rok w tej tęczowej koszulce jeździć i ścigać. Też będę walczyć, dam z siebie absolutnie wszystko, aby walczyć o tęczę. We would like you to welcome every rider to the start from Poland, the former world champion, Maja Ostrowska! Po starcie wszystko poszło pięknie, bo od razu byłam w czołówce. Blok w prawym bucie mi się niestety odkręcił. Chcąc wypiąć but, ale nie mogłam go wypiąć, kończyło się to upadkami. Na szczęście miałam przygotowane buty zapasowe w boksie. Zmieniłam je, ale to mnie dużo kosztowało czasu. Więc zakończyło się już nie tak fajnie, jak się zaczęło. Myślę, że nawet i srebro było dzisiaj w zasięgu. Spadłam na szóstą pozycję, już na tej szóstej pozycji dojechałam do końca. No tak, taki jest sport, ale też no, taka jest nauczka na przyszłość. Czasem się ma szczęście, czasem się ma pecha. Tutaj, no, jeżeli chodzi o buty, no to mam pretensje tylko do siebie. No przykro, no. Jestem wściekła i tyle, co można w tym temacie powiedzieć. Zawsze jak z dłuższych wyjazdów wracam i zaczynam widzieć karkonosze, to czuję taki wręcz spokój na duszy i takie ukojenie, że jestem u siebie. Zaprzepaściłam pracę nie tylko swoją, ale wielu osób, które były dookoła mnie, bo to nie jest tak, że tylko ja się ścigam, zdobywam medale i to jest koniec zabawy, tylko za mną stoi całe zaplecze. Natomiast najważniejsze i tak było to, że wtedy, kiedy chcieliśmy, wtedy, kiedy ja chciałam, to ta forma była. Bardzo lubię okresy roztrenowania, bo wtedy mogę jeździć na rowerze tylko i wyłącznie dla przyjemności, bez konkretnych zadań treningowych. Październik 2015, teraz mam czas na zabawę. No, Kraków mi daje dobre warunki nawet do trenowania. Wait for the daddy-o, wait for the daddy-o, there's whiskey. W granicach listopada, grudnia zaczynamy przygotowania do kolejnego sezonu. W nowym sezonie do teamu dołączył szwajcarski zawodnik Fabian Giger. It was no wonder, but Jenny drew my charges, she filled them out with water. She sent for Captain Farrell. Yeah, I'm very excited. I mean, I was happy when I got the offer from Cross to join them. If you want to change something in your performance or in your body, then you have to do it over the winter. I started now with of course endurance, with some power training, with some running.
przyszła zima przyszła i marzniemy. Jazda zimą to też jest tak naprawdę świetna zabawa, bo trochę śniegu, trochę lodu powoduje, że w trakcie jazdy nie możesz być pewien, czy nagle nie stracisz przyczepności i bywa zabawnie. Aura była naprawdę fajna. Jest to coś zupełnie innego niż nasza codzienność. Na co dzień rzadko kiedy się maluje, rzadko kiedy się gdzieś tam ładnie czeszę, więc jest fajnie, bo jeszcze na dodatek ktoś to robi za mnie. Też to jest taki element fajnej integracji. Okej, świetnie. Jeszcze raz. W tym czasie projektanci Crossa pracowali nad ostateczną wersją nowej ramy Level B+. Cała historia projektowania ramy rozpoczęła się, kiedy Tomek Świerczyński, team manager Cross Racing Team, zwrócił się do nas z prośbą o stworzenie ramy, na bazie której powstanie rower na miarę podium olimpijskiego. Pierwszym etapem procesu projektowania było zaprojektowanie geometrii roweru. Miał być sztywniej i lżej. Stworzyliśmy kilka aluminiowych prototypów, które Cross Racing Team testował. W momencie, kiedy już mieliśmy zatwierdzoną geometrię, przeszliśmy do kolejnego etapu i było to tak naprawdę projektowanie designu ramy. Chcieliśmy stworzyć coś, co będzie czyste formalnie, estetyczne. Użyliśmy technologii druku 3D, aby zatwierdzić ten etap pracy. Forma ramy jest jednym elementem. Oszczędzamy wagę i zwiększamy sztywność, ponieważ nie ma tak naprawdę do połączeń. Forma to jest, najkrócej mówiąc, taki negatyw. Wewnątrz tej formy jest rama, która pod wpływem różnych procesów technologicznych powstaje. Na obecną chwilę użyliśmy wszystkich najnowszych rozwiązań technologicznych. Pomimo tego, że obniżyliśmy wagę o około 300 gram, około 30%, udało nam się podnieść sztywność, co tak naprawdę fenomenalnie przełożyło się na prowadzenie roweru w terenie. Kolejny element układanki w przygotowaniach do Rio pasuje świetnie, jest wykonany perfekcyjnie. Kiedy myśleliśmy nad planem przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Rio, bardzo chciałam pojechać na zgrupowanie wysokogórskie, ponieważ taki schemat przygotowań zawsze dobrze mi służył i przed każdą imprezą mistrzowską ja tak naprawdę byłam właśnie w Wysokich Górach. Próbowałam znaleźć miejsce na wysokości w Ameryce Południowej. Brałam pod uwagę naprawdę wszystkie możliwości. Miałam mocne obawy, co zastanę w Kolumbii, natomiast od pierwszego dnia tak naprawdę i ja, i cała ekipa, która ze mną była, zakochaliśmy się w tym miejscu, więc myślę, że to był strzał w dziesiątkę. Dzień dobry, jestem Lolo i przeszkadzam w ćwiczeniu jogi. Tu, no patrzcie tam. Rekonesans olimpijski odbywał się na początku października 2015 roku.
Mieliśmy wtedy okazję, żeby przyjrzeć się trasie. Nagraliśmy ją w każdy możliwy sposób. Mierzyliśmy wielkości przeszkód, wysokość dropów. Wszystko żeśmy doskonale udokumentowali. Sportowy wieczór zaczynamy od dramatu Mai Włoszczowskiej, która już na pewno nie wystartuje na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. 2012 rok był oczywiście dramatyczny i długo przeżywałam oczywiście to, co się wydarzyło. Płakać nie płacze, aczkolwiek wielki zawód jest oczywiście. Wyniki badań nie pozostawiły wątpliwości. Kontuzja okazała się cięższa niż przypuszczano. Pokazało to jeszcze uszkodzenie w obrębie kości skokowej, co absolutnie wyklucza możliwość podjęcia jakiejkolwiek akcji treningowej. Moja noga się kompletnie nie ruszała, zgięcia w stawie skokowym nie miałam w ogóle. I musiałam pracować bardzo, bardzo ciężko i długo nad tym, aby jakąkolwiek ruchomość stawu skokowego odzyskać. Ja do siebie nie dopuściłam takiej myśli ani na chwilę, że mogę nie wrócić. Natomiast na szczęście dzięki żmudnej, długiej pracy z fizjoterapeutą, przede wszystkim Pawłem Zimoniem, który pracował ze mną od samej kontuzji i był też w pierwszym roku cross racing teamu i cały czas współpracujemy, to dzięki niemu osiągnęłam naprawdę bardzo dobry poziom sprawności i jest on na tyle dobry, że wystarcza mi realizować wszystkie treningi, które bym chciała robić. Długo przeżywałam oczywiście to, co się wydarzyło, natomiast najbardziej mi było przykro z powodu właśnie wszystkich ludzi, z którymi ja współpracowałam. Marek Galiński bardzo dużo poświęcił, aby zająć się całą kadrą kolarzy górskich. Just Your Job. Zastanawialiśmy się długo nad jakimś hasłem, które nam będzie przypominało o Marku, bo dla wszystkich osób, które z nim współpracowały, dla wszystkich jego przyjaciół, on był naprawdę niesamowitym wzorem i autorytetem. I myśląc o jego podejściu do życia, o tym, czym się kierował, o tym, jakie nam dawał lekcje, to właśnie najczęściej się zaczęło nam przewijać właśnie takie hasło, rób swoje, bo on często mówił, rób swoje, nie przejmuj się tym, co się dzieje dookoła, nie patrz na to, co mówią media, nie patrz na to, czego ludzie od ciebie oczekują, rób swoje, skoncentruj się na swojej pracy i tyle, i nie myśl za dużo. Witam Państwa na konferencji prasowej Cross Racing Team. Jest 28 stycznia 2016. Jesteśmy w Warszawie na prezentacji Cross Racing Teamu. Pasja, młodość, entuzjazm to są na pewno takie trzy cechy, które wyróżniają Bartłomieja Wawaka. Wicemistrzyni olimpijska z Pekinu, mistrzyni świata, mistrzyni Europy Maja Włoszczowska. Przed nami wicemistrz Europy 2014, brązowy medalista europejskich igrzysk w Baku Fabian Giger. Po prostu lubię to, kocham i w tym się czuję najlepiej, dlatego cieszę się bardzo, uważam, że wszyscy jesteśmy wielkimi szczęściarzami, że możemy robić to, co kochamy. W 2016 roku kalendarz startów został podporządkowany całkowicie przygotowaniom do startów w Igrzyskach Olimpijskich. Myślę, że nawet większa część roku to są same wyjazdy. Jestem osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie całej ekipy. Zajmuję się całym budżetem, od zamówień części i ciuchów, poprzez oklejanie samochodów, rezerwacje noclegów, sama logistyka wyjazdu. Dlatego jest po prostu multum. Tak, żeby ekipa funkcjonowała, to jestem do tego potrzebny ja i Rafał. Moją główną rolą jest to, aby zawodnik mógł się skupić tylko i wyłącznie na pracy nad sobą, nad treningiem, nad ściganiem, żeby nie musiał myśleć o innych rzeczach, które są w danym momencie nieistotne. Z Arkiem zaczęłam pracować w ubiegłym roku, bo pracuję z całym teamem, na wszystkich Pucharach Świata, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. Tu do góry, no właśnie, dobrze. To jest istotne bardzo. Cztery takich kamieni, trzech, banda w prawo po tych kamieniach i później nie ma sensu jadzić tam w prawo do góry, tylko się trzymasz po tej bandzie w prawo, lewej strony. To na filmie ci muszę pokazać. I patrz, tutaj ściął, pchnie na koło
i w momencie to musiałem przyhamować, nie? Dużo wniósł do tego, jak w tej chwili jeszcze. Do teamu dołączyli Magda Zamolska i Hubert Drzebinoga, czyli nowa fizjoterapeutka i mechanik. I dużo zależy ode mnie. I staram się tą swoją pracę wykonywać jak najlepiej potrafię. No jest sporo. Ja zasadniczo sprawdzam tak naprawdę wszystko. Każdą jedną śrubeczkę, która jest w rowerze. Czwartek, dzień treningów. Ciekawie dzisiaj na trasie. It's very muddy, but you can still ride everything. No czuję, że będzie dzisiaj sporo pracy. Especially when it's dirty, like in Hofstadt, you have to clean them, he takes everything apart. No, niestety, bo to jest takim nieszczęściem, że no, trzeba użyć karszera, karszer wpycha tą wodę wszędzie, więc trzeba to wszystko później rozebrać, wszystkie łożyska. Także jest przy tym sporo pracy. And he's doing great job and next day we get the bikes back and they look like new. Moja praca polega na tym, aby zawodnicy byli gotowi do wyścigu, czyli głównie masaż, przygotowanie napojów i regeneracja. Magda Zamolska, bardzo solidna i pracowita. I praktycznie wstajemy razem, tak jak ja wstaję z Majką razem i kładziemy się spać razem. Także mówię, no po prostu cały dzień przewijamy się między sobą i myślę, że atmosfera tu głównie gra dużą rolę. Bidonów pójdzie dużo, mam już ich około 40. Hubert Grzebinoga od wielu lat, znany w środowisku, od wielu lat pracujący w grupach zawodowych, jest po prostu profesjonalistą w każdym calu. W samym dniu wyścigu to zasadniczo pozostaje tylko sprawdzenie ciśnienia w oponach, ciśnienia w amortyzatorze. Przed wyścigiem jest jeszcze jakaś szybka wcierka, wcieramy taką maść rozgrzewającą przed wyścigiem. And I mean, in the end, you're out there alone on the bike in the race, but the team behind is really important. You need to feel comfortable and you need to have a good support. Żyjemy tym wyścigiem. To nie jest tak, że zawodnicy sobie jadą, a my stoimy. W czasie wyścigu jestem na bufecie. Mam ze sobą koła zapasowe. Istotne jest, żebym na każdym bufecie zawodnik wziął odpowiedni bidon. No i to jest głównie moja funkcja. Jesteśmy w Nowym Mieście na Morawie, które w tym roku gości Mistrzostwo Świata MTB. Zaraz po igrzyskach to jest oczywiście druga najważniejsza impreza sezonu. Na tej trasie trzeba być czujnym w każdym miejscu. It's toasty, bumpy, very fast. I miałam problem, bo wiedziałam, że nie jestem w takiej dyspozycji, żeby walczyć o medal nawet. I wtedy stwierdziłam, że podejdę do tego wyścigu po prostu jak do takiego dobrego treningu, że nie będę kompletnie myślała o wyniku, tylko postaram się pojechać perfekcyjny wyścig. Jest mnóstwo kibiców oczywiście z Polski. Liczę na dobry, głośny doping. Do wyścigu zostało nam 43 minuty, pełna gotowość, Majka się rozgrzewa. No, wszystko gotowe, możemy zaczynać. Thank you.
okazało się, że za wcześnie pomyślałam o tym, że o fajnie, jestem druga. Pomyślałam o tym i się tak troszkę zrelaksowałam przed ostatnim zjazdem. Oczywiście ja ten zjazd pojechałam w skupieniu i co więcej, jeszcze dużo bardziej ostrożnie niż wszystkie poprzednie, po to, żeby się już nic nie wydarzyło, bo ja chciałam, że gdzieś dobiłam. Pomimo tego kapcia wyprzedziły mnie dwie zawodniczki, a jeszcze jak mnie wyprzedziła Betty, wpadłam w szaleńczą pogoń za nią. Zaliczyłam chyba najlepszy finisz w swoim życiu. No a mimo to zabrakło mi 20 cm, więc to było bardzo przykre. Próbując też Maję pocieszyć, mówię do niej: Maja, przecież, ale zobacz jakie, ile emocji dałaś ludziom, zobacz ile, jak kibice przeżywali to, co się tutaj wydarzyło i właściwie to przede wszystkim patrzyli na ciebie. Nigdy się nie można poddawać, tylko właśnie po takim wyścigu trzeba wracać do pracy i walczyć dalej. I to było tak piękne widowisko, że nie ma co mronić łez, bo to było naprawdę wielkie wydarzenie. I to było niesamowite, bo tak jak powiedziałam, ja tam wcale nie byłam w najwyższej swojej formie, a pojechałam świetnie. To jest niesamowite, jak widzisz, że dla kogoś jest wielkim przeżyciem, że cię w ogóle może zobaczyć, że sobie może z tobą zrobić zdjęcie. Takie momenty, kiedy ja widzę, że spełnia się ich marzenie, że mogą dostać ode mnie autograf, to jest w ogóle coś, czego nie jesteś w stanie tak naprawdę objąć. I think it's a nice part of the job that you can inspire some people to ride as well. Po prostu to lubię. Ja lubię jeździć, a dzięki temu, że Majka startuje w różnych miejscach, zarówno w różnych miejscach w Polsce, w różnych miejscach w Europie i na świecie, no to dla mnie to jest niebywała okazja zobaczyć miejsca, których tak naprawdę nigdy w życiu bym nie zobaczyła. To jest coś genialnego, co też daje na pewno mnóstwo satysfakcji, mnóstwo też motywacji do tego, żeby dalej jeździć i się ścigać, bo dajesz ludziom radość. Miesiąc przed startem olimpijskim wróciliśmy do Kolumbii na ostatni, taki najważniejszy etap przygotowań. Spałam na wysokości 2500 metrów nad poziomem morza. Trenowaliśmy minimalnie niżej. Dzisiaj jest dzień enduro, prawda? Nie na rowerze enduro, ale po trasach enduro. Liberia in shambles with young boys they gamble, lost limbs full of drugs, young with machine guns, over control, over hate and over funds, genocide breaks daily, families on the run, no food, no clothes, no fun, no love, no hope, setting sun. Drużyna, z którą współpracowałam, czy cały czas współpracuję, to Cross Racing Team, ale także kilka osób, które są ze mną ściśle związane za pośrednictwem kadry narodowej, to przede wszystkim mój trener Michał Krawczyk oraz lekarz Piotr Kosielski, który też uczestniczył z nami w zgrupowaniu w Kolumbii i potem w samym Rio. 3, 2, 1, start! Go!
jeszcze raz. Go! Kolumbię opuściliśmy 5 dni przed startem. Dzięki temu, że zaczęłam współpracę z Markiem Galińskim, właśnie ja na nowo zaczęłam odkrywać w ogóle kolarstwo górskie. I no, on potrafił sobie żartować przy każdej sytuacji i też często nam właśnie mówił, żebyśmy no, starali się rozluźnić i po prostu czerpać z tego frajdę i nie stresować się tym, co się dzieje dookoła. Bo zabawa to są po prostu endorfiny, a jak mamy dużo endorfin, to pracuje się dużo lepiej i dużo lepsze są tego rezultaty. To jest kolejny wyścig, nawet nie mówiliśmy, to są igrzyska, tylko to jest wyścig. Mieliśmy to szczęście, że mieszkaliśmy też poza wioską olimpijską, więc też tak nie czuliśmy tej atmosfery może igrzysk i to dobrze, bo to jest atmosfera, która stresuje. Na pewno, jak się dohamowujesz na tym Rotgardenie, trochę mniej ręce ustymiaj, a sam dojazd i skręt bardzo dobrze. Dużo większy luz jest, dobrze, dobrze. I ewentualnie, gdzie nie ma szutu, cały ten długi lewy zakręt, po tym garbie, lewą stronę. Fajnie pod koniec wstać i z rozpędu, łup. O właśnie. Pojechałem na prawo, tak jak mówiłaś. I nie ma tam takiej faktycznie dużej prędkości, żeby był problem z wyjazdem. Tu na lewo. Masz niżej lądowanie i łatwiej później bandę. Po 8 latach znów stanęłam na starcie wyścigu olimpijskiego. Emocje są nie do opisania, jesteśmy zaraz przy starcie. Minuta. Wpadłam w taki tunel koncentracji, aby wykonać każdy jeden fragment zadania, które jest przede mną jak najlepiej. Noga podaje, jedziemy. Dawaj. Tak, nie daj się jej, dawaj. Luźne ręce, równy oddech i nie daj się, jedziemy. Po Nowym Meście, no niestety jak przekroczy linię mety, to wtedy możemy być pewni. No. Pojechałam wyścig perfekcyjnie, nie zrobiłam ani jednego błędu. Wykorzystywałam sytuacje, które się pojawiały. Kanadyjki was gonią 40-30 sekund za wami. Luźne łapy, wyprostuj się. I szeroki łuk w lewo, odrobinę pod górę. I mi tam bardzo zależało na tym, żeby znaleźć polską flagę. Bo gdzie nie pójdę, wszyscy mówią, że oglądali mój wyścig od początku do końca, kibicowali. To jest coś fenomenalnego. Słyszałam, że 6 milionów ludzi oglądało relacje z kolarstwa górskiego. No, coś, co cały czas nie dociera jeszcze do mojej świadomości. Maja, 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 maja. Jeżeli chodzi o dyspozycję i o samo przygotowanie Majki czy całej ekipy, no to był absolutny top. Po ostatnim bufecie do mety było jakieś może kilometr, ja odwróciłam się tyłem. Nawet nie oglądałam mety i mówię do Huberta, mechanika, proszę ci powiedz mi to, mówię, bo ja w to nie wierzę. Hubi mówi, ja też na to nie patrzę, więc ktoś nam dopiero krzyknął. Powiem szczerze, że po przejechaniu Majki przez metę była taka ulga, po prostu takie poczucie takiego spełnienia. Oczywiście po zdobyciu medalu robi się zawsze dużo zamieszanie.
kiedy się już osiąga taki sukces, naprawdę jest ciężko uwierzyć w to, że faktycznie to się udało. Więc no ja to bym określiła po prostu jednym słowem: magia. Dzisiaj znajdujemy się w Jeleniej Górze, jesteśmy na wyścigu Majki Domowym. Jak widać, trochę ludzi przyszło, będzie dobrze. No tutaj to jest, widać, że wielka feta, wszyscy oczekują na Majkę. Co miałeś zrobić, to już zrobiłeś. Teraz stajesz na starcie, odcinasz myśli, odcinasz stres i po prostu robisz swoje. Po prostu stań na starcie i rób swoje. Tak zawsze mówił Marek i tak robimy. Good chances.